O rany, wpatrujesz się w kartę egzaminacyjną, a przed oczami masz zabawne pandy? Nocne oglądanie filmików na YouTubie teraz daje ci się we znaki? Bazgrzesz jakieś słowa w nadziei, że coś z tego będzie miało sens. Patrzysz na swój zegarek i zdajesz sobie sprawę, że zostało raptem 10 minut do końca. Ogarnia cię panika. Nikt jednak nie wie, że twój zegarek kryje w sobie nieco magii. Wciskasz przycisk stop na zegarku i możesz się wreszcie odprężyć. Nie martw się, świat nie obróci się w pył, nie dojdzie do jego unicestwienia. Po prostu wstrzymujesz wszystko dookoła, oprócz siebie. Dzięki tej opcji możesz zatrzymać czas na 1 minutę dziennie. Po włączeniu pauzy podchodzisz do jednego z kolegów z klasy, robisz zdjęcie, zadania i wracasz na swoje miejsce. Włączasz na powrót czas i wpisujesz poprawną odpowiedź. Uff, mało brakowało, ale przynajmniej masz pewność, że zdasz. Uwaga, mówi Steve z działu prawnego. Chcę tylko zapewnić, że jasna strona nie zachęca do oszukiwania na egzaminach. Dobrze, proszę kontynuować. Wychodzisz z klasy z szerokim uśmiechem na ustach. Rzut oka na zegarek i okazuje się, że wykorzystałeś raptem 10 sekund z dziennego przedziału czasu. Zostało ci jeszcze 50 sekund. Po egzaminie idziesz coś zjeść. Stoisz na światłach i czekasz spokojnie, żeby przejść na drugą stronę ulicy. Nagle zauważasz dziewczynę rozmawiającą przez telefon i zbliżający się z dużą prędkością samochód. Wszyscy to widzą, ale nikt nie może nic zrobić, a samochód jest już właściwie przy niej. Wciskasz przycisk stop i wszystko znowu się zawiesza. Podbiegasz do dziewczyny i błyskawicznie odsuwasz ją na bok. Potem szybko wracasz na swoje miejsce i ponownie odwieszasz czas. Przechodnie są nieco zdezorientowani, ale przynajmniej dziewczynie nic już nie grozi. Cała akcja zajęła ci kolejne 10 sekund. Zostało jeszcze 40 do wykorzystania. Wchodzisz do kawiarni, aby coś szybko przekąsić. Gdy tylko dostajesz kawę, odwracasz się i tracisz równowagę. Twój upragniony napój leci w dół i zaraz się rozleje. Instynktownie wciskasz przycisk i ciecz dosłownie zawisa w powietrzu. Zbierasz wszystkie krople do kubka i odmrażasz czas. Właśnie zaoszczędziłeś sobie 5 dolców i wycieczkę do pralni chemicznej. Zdajesz sobie sprawę, że zużyłeś 15 sekund na ratowanie swojej porcji kofeiny. Dech. Zostało raptem 25 sekund na dzisiaj. Idziesz do kosza, żeby wyrzucić kubek, gdy ktoś wpada na ciebie znienacka. Zapięcie rozpina się i zegarek z hukiem trzaska o ziemię. Podnosisz go przerażony. Widzisz rysę na wyświetlaczu, poza tym odpadły jakieś części. Zbierasz wszystko i próbujesz naprawić mechanizm. Nagle dostrzegasz tuż obok muchę, więc automatycznym gestem próbujesz odpędzić ją ręką. Dziwne, nawet się nie poruszyła. Rozglądasz się wokół siebie i widzisz, że wszystko zamarło. Ludzie stanęli. Osoba, która do ciebie wpadła, zastygła w połowie ruchu. Gołębie dziobiące okruszki skamieniały, podobnie jak przechodnie i samochody. Uszkodzenie zegarka spowodowało odwrócenie sytuacji. Świat został wstrzymany, a ty masz tylko 25 sekund normalnego funkcjonowania w czasie realnym. Jeśli je zmarnujesz, dołączysz do zastygłych w czasie na zawsze. Na początku starasz się jak możesz, żeby naprawić uszkodzony zegarek, ale nie masz zielonego pojęcia, co robić. Wyciągasz telefon, żeby znaleźć jakiś tutorial na ten temat, ale nic się nie ładuje. Odświeżasz stronę. Znowu nic. No jasne, internet działa wyłącznie w czasie rzeczywistym, a 25 sekund nie wystarczy na przeszukanie sieci. W tej sytuacji istnieje tylko jedno miejsce, gdzie można się nauczyć, jak naprawić zegarek. Biblioteka. Musisz znaleźć odpowiedź w książce i nauczyć się tego od podstaw. Pędzisz do najbliższej biblioteki, która znajduje się na terenie kampusu. Okazuje się, że jest tam tylko kilka książek o zegarmistrzostwie, przy czym w żadnej nie znajdujesz informacji, której ci trzeba. Łapiesz za rower i pedałujesz do biblioteki publicznej, co zajmuje ci bagatela 4 godziny. Gdy wpadasz do środka, twoim oczom ukazują się nieskończone szeregi półek wypełnionych książkami. Może tak włączyć na chwilę czas i zapytać bibliotekarza, gdzie szukać? Obawiasz się jednak, że mogłoby to zająć więcej czasu, niż ci łącznie zostało. W bibliotece jest o wiele więcej książek, niż się spodziewałeś. Jedziesz rowerem do domu i chwytasz jakieś rzeczy do jedzenia i do spania. To będzie długi dzień. Wracasz do biblioteki i zaczynasz od kilku grubych tomów, które być może skrywają potrzebne odpowiedzi. Przynajmniej nie rozpraszają cię żadne media społecznościowe. Przecież internet nie działa. Mijają godziny, a ty wreszcie kończysz 2 opasłe tomy podręcznika mechaniki. Jest tylko jeden problem. Nie możesz znaleźć tomu trzeciego.
Nie masz innego wyjścia, jak odmrozić czas i poszukać w necie, gdzie można dostać brakujący tom. Nie możesz ściągnąć e-booka, bo to zajmie za dużo czasu, a drukować w zastygłym świecie się nie da. Klikasz przycisk i świat rusza. Wszyscy patrzą zdezorientowani na materac i resztki jedzenia na posadzce w bibliotece. Nieważne. Szybko przeszukujesz internet i okazuje się, że możesz zamówić książkę z dostawą na następny dzień. Niestety, najbliższy egzemplarz jest w bibliotece na zachodnim wybrzeżu. To naprawdę zła wiadomość, bo jesteś w Nowym Jorku. A co gorsza, jedyne źródło informacji zostało zaktualizowane lata temu. Książki może nawet tam nie być. Ponownie zatrzymujesz czas. Zdobycie wszystkich potrzebnych informacji zajęło ci 10 sekund. Nie masz wyboru. Musisz ruszyć w podróż, która potrwa jakieś pół roku na rowerze, bo nie masz innego środka transportu do dyspozycji. Znajdujesz najlepszy rower i sprzęt, jaki jest do dyspozycji, pakujesz prowiant i wyruszasz z miasta. Podróżujesz przez góry, bagna i wyschnięte tereny, jedziesz rowerem między unieruchomionymi wodospadami i przecinasz gwałtowne burze zastygłe w czasie. Znajdujesz sobie schronienie na odpoczynek, bo czas stanął w miejscu za dnia. W zasadzie to nie spieszysz się w tej podróży, wydłużasz trasę, żeby zobaczyć wszystkie punkty obowiązkowe i poznać cały kraj. Spędzasz tydzień w Wielkim Kanionie Colorado i miesiąc w parku Yellowstone. Z bliska przypatrujesz się zastygłym niedźwiedziom i wilkom. Decydujesz się nawet popedałować aż do samego Meksyku, by podziwiać niesamowite krajobrazy tamtych obszarów. Odwiedzasz wszystkie miasta i miasteczka, a w końcu nie trzeba martwić się o finanse czy odpowiednie miejsce na nocleg. Znowu Steve z działu prawnego. Jasna strona nie promuje korzystania z rzeczy bez zapłacenia za ich użytkowanie. Pamiętajcie, ta podróż odbywa się w wyobraźni. Dobrze, możemy kontynuować. Po przejechaniu całego Meksyku ruszasz do Ameryki Środkowej, gdzie masz okazję zobaczyć jeszcze więcej niesamowitych zabytków i charakterystycznych atrakcji. Hej, jesteś już tak daleko, dlaczego więc nie kontynuować jazdy wdłuż mapy do Ameryki Południowej? Możesz nawet odwiedzić swojego przyjaciela w Argentynie. To znaczy, on nie będzie wiedział, że tam jesteś, ale byłoby miło złożyć mu małą wizytę. Po odpoczynku na plaży w Brazylii i wspinaczce górskiej w Boliwii docierasz do najbardziej wysuniętego na południe punktu Ameryki Południowej i z dumą myślisz o przebytej drodze. W zasadzie Antarktyda jest rzut beretem stąd. Nie da się jednak zdobyć łodzi, by tam popłynąć. Postanawiasz więc, że czas wracać do rzeczywistości. Według twoich obliczeń podróż zajęła ci jakieś 4 lata. W końcu docierasz do biblioteki. Chcesz wyciągnąć butelkę z wodą i przypadkowo upuszczasz zegarek na ziemię, wznawiając czas. Świat ożywa. Wszystko rusza. Samochody trąbią, psy szczekają, ludzie krzyczą i drą się na siebie nawzajem. Tak dawno nie słyszałeś ludzkiego głosu. Niektórzy się na ciebie gapią. Cały ten zgiełk cię przytłacza. Nagle przytomniejesz. Rozgorączkowany próbujesz znaleźć zegarek. Masz go. Wstrzymujesz czas. Zostały raptem 3 sekundy. Spędzasz kolejny miesiąc w olbrzymiej bibliotece, próbując znaleźć trzeci tom. Nie masz już możliwości sprawdzić nic w internecie. Nie w ciągu 3 sekund. Po kolejnych 2 miesiącach rozkminiania, jak naprawić zegarek, nareszcie ci się udaje. Teraz musisz tylko wcisnąć przycisk i przywrócić świat do normy. Zamiast tego postanawiasz całą drogę powrotną do domu przebyć ponownie na rowerze. Na koniec sprzątasz po sobie cały bałagan pozostawiony w bibliotece i wracasz do kawiarni, w której wszystko się zaczęło. Oddajesz nawet rower, który pożyczyłeś. No dobrze, masz w zasadzie 3 sekundy, żeby przekonać się, czy cała ta praca nie poszła na marne. Wciskasz przycisk i obserwujesz. Czas płynie. Patrzysz na swój zegarek. 3, 2, 1. Wszystko wróciło do normy. Wracasz do domu i dla pewności chowasz ferolny zegarek w szufladzie, by już nigdy na niego nie spojrzeć. Do następnego razu.